Od dziś Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu wstrzymał przyjmowanie pacjentów na oddział urologiczny. Powód? Brak personelu. Gdzie pacjenci mają szukać pomocy? O tym Paweł Jędrusik. O wstrzymaniu przyjęć szpital poinformował w czwartek wieczorem. Do 31 grudnia na tym oddziale pracowało 6 lekarzy, z czego jeden na pół etatu. Z nowym rokiem przyszły jednak zmiany. Generalnie sytuacja dotyczy wszystkich specjalności. Trudno jest znaleźć nowych lekarzy do pracy ze względu na to, że wiadomo, starsza kadra zaczyna się wykruszać. Jeden z lekarzy odszedł na emeryturę, inny ma problemy zdrowotne, które wyłączą go przez dłuższy czas z pracy. W związku z tym młodzi też za bardzo nie garną się do tego, żeby pracować w nadmiernym wymiarze godzin. I to stwarza takie problemy, że nie jesteśmy w stanie obstawić po prostu dyżurów. Obecnie na oddziale urologii znajduje się kilka osób. W chwili obecnej na oddziale przebywa 6 pacjentów i dopóki nie poczują się lepiej, to będą mieli zapewnioną opiekę. Najbliższy oddział urologii znajduje się w szpitalu w Tarnowskich Górach i tam powinni być kierowani wszyscy pacjenci, którzy wymagają opieki urologicznej. Na razie szpital mówi tylko o wstrzymaniu przyjęć, a nie zawieszeniu oddziału, choć ta druga opcja wcale nie jest wykluczona.